Od razu się rozstyję. Kurde, muszę zrobić przerwę. No witajcie moi drodzy. Siema. Jest z nami Paulina. Dzisiaj poruszymy temat odnośnie tutaj, jakby powiedział, anoreksji, z której Paulina wyszła. Ile to było? No ciągło się to około 6 lat ogólnie, a teraz no, jest pierwszy rok, którym tak naprawdę jest stabilnie i po prostu dobrze. No i teraz właśnie Paulina wam trochę opowie o całej sytuacji. Powiedz może na wstępie, jak w ogóle do tego doszłaś, bo to jest chyba też kluczowa kwestia. Mhm. Jak się znalazłaś w tym etapie właśnie, można powiedzieć, tej anoreksji? No to u mnie ogólnie zaczęło się to w liceum, gdzie tak naprawdę naszło na siebie dużo takich kwestii, które były dla mnie po prostu ciężkie. Była to sytuacja z facetami, nieudane związki, tam też jakaś przyjaźń nie w porządku, też sytuacja w domu. Ja stwierdziłam, że skoro nie mam kontroli nad tym, co się dzieje wokół mnie, to przejmę kontrolę nad swoim ciałem chociaż, bo to jest tak naprawdę jedyne, co mogę kontrolować. No i pamiętam, że siedziałam wtedy na lekcji i stwierdziłam sobie, że schudnę. Tylko to jest taka kwestia, że dużo osób, jak sobie postanawia, że schudnie, no nie? To robić na przykład od poniedziałku, od nowego roku. A ja od razu to tak jakby wprowadziłam w życie, także do końca dnia już nic po prostu nie jadłam. I z dnia na dzień, gdzie właśnie, bo musicie też wiedzieć, że ja byłam ogólnie zawsze osobą radosną, taka, która lgnęła ku ludziom, której było wszędzie pełno. I ja nie mogłam na przykład usiedzieć na tyłku w domu, bo ja musiałam tu iść ze znajomym gdzieś, tu musiałam coś robić. Cały czas coś się musiało dziać. I właśnie z takiej osoby, która była, powiedzmy, no, szczęśliwym człowiekiem, trochę zakompleksionym, ale szczęśliwym, stałam się, no, tak jakby martwa trochę. No, ale o tym może za chwilę. No i zaczęłam się odchudzać. I tak, właśnie jak byłam, powiedzmy, zdrowa, to jadłam 3000 kalorii, myślę, jak nic, bo lubiłam jeść, lubiłam słodycze, też sobie nie odmawiałam cukru, w ogóle niczego sobie nie odmawiałam, a że to też był czas dużo właśnie, gdzie imprezowałam, no to wiadomo, że wchodził też alkohol i tak dalej. No ale z dnia na dzień to się skończyło. I tak, wykluczyłam z diety praktycznie wszystko. Zero słodyczy, zero cukru, praktycznie zero pieczywa. Też naczytałam się od razu, czego nie jeść. Wiadomo, ziemniaki tuczą. Białe róż w ogóle zło, tłuszcze fe, nie wiem, owoce tylko do godziny 13, po 18 nic nie jemy. Więc ja, dobra, zmotywowana, lecę z tym, nie? No i wstawałam rano, nie jadłam śniadania, przychodziłam do szkoły, jadłam ewentualnie jakąś bułkę albo jabłko. I wiadomo, że na początku miałam mnóstwo siły, bo jakby dostarczałam sobie przez pewien czas te 3000 kalorii, więc no ten organizm miał jak żyć, powiedzmy, i miał jak się regenerować i tak dalej. Więc było po prostu dobrze i jakby no nie przeszkadzało, w ogóle nie odczuwałam tego, że ja sobie zabrałam tak naprawdę ponad połowę swojego zapotrzebowania, bo myślę, że jadłam no z 1000, no maksymalnie 1000, tak, ale tak jak bo ja prowadziłam też taki kalendarzyk, gdzie sobie tam wszystko zapisywałam, bo to nie była jeszcze era fitatu i właśnie kroków, tylko to była raczej era chodakowskiej, gdzie to wszystko się zaczynało. Ja właśnie ćwiczyłam też dużo z Chodakowską, z Mel B. Plus tych ćwiczeń to jeszcze biegałam, dużo też chodziłam, kroków nie liczyłam, no bo tak jak mówię, jeszcze wtedy nie było tej mody. Także tak sobie funkcjonowałam, chodziłam do szkoły, po szkole właśnie dużo ćwiczyłam. Ogólnie no, nie mogłam, nie siedziałam na dupie, no bo wiadomo, że jak siedziałam w szkole, no to nie spalała mnie. No ale na początku mi było dobrze. No i ja zaczynałam ogólnie z wagą, myślę, tak 63 kg. A że no jestem troszkę wysoka, nie? No powiedzmy tam 1,70 m około jest. No to myślę, że no nie było to jakiejś tam tragedii. No byłam ulana, no bo nie uprawiałam żadnych sportów raczej. Ale nigdy nie usłyszałam od kogoś, że nie wiem, że jestem gruba, czy coś. Owszem, że tam, nie wiem, że tam mam jakieś pućki na policzkach, czy coś takiego, to może tak, nie? Ale miałam to w dupie raczej. I tak sobie zeszłam z tych 63 do kilogramów. Wyznaczałam sobie nowe cele, na przykład zejdę poniżej 60, później było 58, później było 55, w ogóle jak miałam 55 kg, no to ja się czułam po prostu jak była bogiem, bo z każdej strony tak naprawdę napływały na mnie pozytywne komentarze, że nie wiem, no że ładnie wyglądam, też się zaczęłam trochę inaczej ubierać. No i wiadomo, że czułam się taka dowartościowana,
no to stwierdziłam, że skoro już mi się udało tak stosunkowo łatwo do tych 55, no to ja jadę dalej. No i dobra, 52, 50. Jak już zobaczyłam tą 50, to mówię, nie no, ja muszę zejść, ja chcę zobaczyć tą czwórkę z przodu. Bo no, to mi się na pewno uda, bo to po prostu, no ja jestem strasznie ambitnym człowiekiem ogólnie, że jak sobie coś postanowię, to tak ma być i koniec, i ja tam dojdę po trupach, więc tak. Zobaczyłam tą czwórkę z przodu. Tylko co było najgorsze w tym wszystkim, że mimo tego, że ja zobaczyłam tą czwórkę, i miałam to 48, później 45, 43, 42. Jak doszłam do 42 kg, no to ja już miałam gdzieś w głowie, że musi być ta trójka. A co było jeszcze gorsze, jak już zobaczyłam tą trójkę i doszłam do tych 48 kg, no to ja już widziałam tą dwójkę. Także no... I już popadałaś w tą taką... drogę bezpowrotną, tak, czyli jest... coraz więcej, aż doszłaś do tej wagi, no ale teraz też jak twoje życie wtedy wyglądało, nie było tak, że już byłaś ograniczona totalnie, nic, zero znajomości, zero takich kwestii, tylko widziałaś po prostu ćwiczenia, dietę. No właśnie, tak jak tutaj mówił Mariusz, było dokładnie tak samo, bo też wiele osób nie pojmuje tego, że z anoreksją wiąże się też depresja. Ja chorowałam też na depresję, nie wychodziłam z domu. Rano, gdy się budziłam i widziałam, że na przykład jest tak ładna pogoda jak dzisiaj, gdzie mamy piękne słońce w Krakowie, ja modliłam się o to, żeby ten dzień się skończył i żebym mogła po prostu zasnąć. Ja nie wychodziłam nigdzie, znajomi pytali, co się dzieje, ja mówiłam, że po prostu nie mam ochoty, bo po prostu bałam się wychodzić z domu i też na przykład jak były wakacje, no to mój dzień wyglądał tak, że siedziałam cały dzień w domu, sprzątałam, ćwiczyłam, ewentualnie jak moja mama, bo moja mama właśnie też mi strasznie dużo pomogła i jestem jej mega wdzięczna za to, co dla mnie zrobiła, więc jeśli mnie ogląda, no to kocham cię, mamo, i dziękuję ci za wszystko. I właśnie wiem, że gdyby nie moja mama, to ja nie wiem, czy ja bym tu w ogóle siedziała, bo gdybym zeszła do tych poniżej 38 kg, no to już tak naprawdę prosta droga, no, do śmierci, nie? Myślę, że tutaj wstawimy wam zdjęcie, nie? Tak. Jak to wyglądało. Tutaj z boku możecie zobaczyć, gdzie ta waga była, 38 kg. No była to taka skrajność, naprawdę sama końcówka, gdzie w miarę... Chociaż czekaj, bo właśnie nie mam zdjęć z najgorszego okresu, szczerze mówiąc, bo ja się czułam nadal grubo i ja te zdjęcia wszystkie usuwałam. Aha. Okej, okay, to wstawimy wam taki szczytowy punkt, gdzie te zdjęcia jeszcze tam się przechowały. No i teraz mówisz kluczowy punkt. Co się stało w twojej głowie? Jak się to wszystko zmieniło? Co wpłynęło na to, że jednak wykonałaś dziewczyny krok w drugą stronę? Było tak, że ja właśnie, gdy ważyłam te 38 kg, poszłam też na studia i wyprowadziłam się z domu. I wiedziałam, że no teraz to ja już jestem panem swojego losu, że teraz to już no ja mogę właściwie robić wszystko poza domem. I na początku jadłam tyle co nic, jakieś moja dieta to było powiedzmy maksymalnie tam 500 kalorii, gdzie to były jakieś na przykład zupy, krem tylko, gdzie gotowałam sobie na przykład dwie marchewki, miksowałam to i jadłam. Bez w ogóle jakichkolwiek przypraw, bez niczego. Albo na przykład robiłam sobie owsiankę, co dla mnie teraz jest po prostu żałosne. Były to dwie łyżki płatków owsianych, ćwierć jabłka gotowane na wodzie. I wyobraźcie sobie, jaka to była objętość. To było tak, jakbym po prostu no, nic nie zjadła. Teraz na przykład no, nie wyobrażam sobie czegoś takiego zjeść, no nie? Dlatego no, ta dieta to była po prostu no, jedna wielka restrykcja. Później czasami też dochodziło do tego, że na przykład gdy zauważyłam skok wagi, no to nie jadłam kompletnie nic i jeszcze mimo tego rekompensowałam to sobie ćwiczeniami fizycznymi. I też była taka kwestia, że w pewnym momencie zaczęłam się przeczyszczać, nadużywałam tych środków przeczyszczających, zaczęłam się też samookaleczać, bo już sobie nie dawałam rady z tym wszystkim. I co było właśnie takim kluczowym momentem w tym wszystkim, że w pewnym momencie ja praktycznie ciągle mdlałam. Zdarzyły mi się omdlenia kilka razy dziennie, krwotoki z nosa, czułam się po prostu no, jak gówno, jak śmierć. I raz była taka sytuacja, że wyszłam do sklepu i tam zemdlałam. Na szczęście była tam moja koleżanka, która zaprowadziła mnie do domu, też zrobiła mi zakupy, które ze mną posiedziała. I ja wtedy stwierdziłam, że kurwa, no tak dłużej nie może być, że ja się po prostu wykończę. Też moja mama płakała nade mną, bo już no po prostu rozkładała ręce, bo już nie wiedziała, co ma robić.
I pamiętasz, jak przyszłam wtedy do tego domu i zjadłam normalny posiłek. Normalny posiłek to dla mnie wtedy było, pamiętam, to była bułka taka z ziarnami, z serkiem wiejskim i po prostu ja pamiętam, że siedziałam nad tym posiłkiem dwie godziny, dwie bite godziny, a później trzy kolejne godziny płakałam, że ja to zjadłam. Ale ten schemat później powtarzałam i powtarzałam, ja się nie poddałam. Co mnie to waliło, że ja beczę nad tym posiłkiem, że na następny dzień mam skok wagi. Ja to miałam w dupie, ja chciałam po prostu wyzdrowieć. I kolejnym krokiem było to, że poprosiłam moją ciocię, żeby umówiła mnie do psychologa. No i właśnie zaczęłam terapię u psychologa, u psychiatry. I tak naprawdę to były takie początki, gdzie zaczęłam pracować nad tą psychiką, dlaczego tak się dzieje. Zaczęłam też, powiedzmy, normalnie się odżywiać. No tylko, że tak jakby skupiałam się bardzo na tym odżywianiu, mniej, w mniejszym stopniu niż na psychice, co tak tutaj naprawdę jest kluczowe, nie? Bo co z tego, że my będziemy jeść, jak tak naprawdę zaniedbujemy tam relacje z innymi, zero wyjść i tak dalej. Więc kolejnym tutaj moim etapem było to, że zaczęłam więcej wychodzić do ludzi, zaczęłam się właśnie z nimi spotykać. Tylko, że co? Przyszły wakacje, no i miałam tak jakby nawrót. Bo to nie jest tak, że nie wiem, że zaczynasz jeść, wszystko jest w porządku i już masz tylko prostą drogę do zdrowia. Nie, to nie jest tak. To wraca. U mnie ja nie zliczę, ile razy ja chciałam się poddać i ile razy w sumie to zrobiłam, ile razy się głodziłam, ile razy wymiotowałam, ile razy miałam właśnie takie kryzysy. Bo to było praktycznie non-stop. Ale też nie chcę Was tutaj zanudzać tym wszystkim, więc może przejdźmy do dalszego etapu, gdzie po tych wakacjach, które były dla mnie tragiczne, bo w sumie spędziłam je w domu, wychodziłam tylko z mamą, jadłam, miałam wyrzuty sumienia po tym jedzeniu, ćwiczyłam i nie zmieniało się nic, mimo że doszłam do wagi tam, myślę, jakieś 50 kg. No ale później oczywiście zaczęłam też chudnąć. I to się później stało. Zaczął się kolejny rok studiów, ja poszłam na siłownię. I to był naprawdę przełomowy moment w moim życiu, który tak naprawdę zmienił wszystko, bo ja poszłam na tą siłownię i ja się zakochałam. To było tak naprawdę jedyne miejsce, w którym ja nie myślałam o jedzeniu, nie myślałam o tym, że nie wiem, że tutaj, jestem tutaj i na przykład jestem tylko po to, żeby spalać to wszystko, tylko ja byłam tam, czułam się dobrze, czułam się rewelacyjnie, czułam się, że w końcu znalazłam coś, w czym jestem po prostu dobra. I mnie to tak strasznie zaczęło jarać, tak strasznie w to wkręciłam, że tak naprawdę wokół tego teraz zaczęło się kręcić moje życie. Nie mówię, że nie wiem, nie miałam już wyrzutów sumienia po jedzeniu, bo oczywiście miałam. I też jakoś nie zwiększałam specjalnie tej kaloryczności. No to sobie wyobraźcie 5 razy w tygodniu trening siłowy, tam jeszcze były jakieś obwody. Do tego dochodziło też bieganie, no więc ten organizm był wycieńczony po prostu. I pamiętam taki moment, w którym wstałam rano, zważyłam się, zobaczyłam, że na wadze jest pół kilograma mniej. Było takie okej, spoko, spadła waga, ale tak jakoś bez szału, nie? I później miałam jechać na trening. I zaplanowałam sobie ciężkie ciady, ciężkie martwe ciągi. Oczywiście poszłam tam bez śniadania, no bo jak inaczej. I co się stało? No ja nie potrafiłam wykonać tych założeń treningowych. Nie potrafiłam tego zrobić. I jak podeszłam pod tą sztangę i zrobiłam 5 powtórzeń, to no po prostu nie dałam rady wstać. I odłożyłam tą sztangę i usiadłam w kącie i się poryczałam. I ryczałam chyba z 10 minut, nie mogłam się w ogóle powstrzymać. Bo po prostu tak mnie to strasznie bolało, że ja no nie dałam rady tego zrobić. I tak strasznie mi to pojechało po ambicji i stwierdziłam, że kurde, bardziej niż to, że spada mi waga, to ja chcę iść raczej w kierunku tego, żebym zobaczyła więcej ciężaru na tej sztandze, żebym ja poprawiła tą swoją wydolność, żebym właśnie szła raczej w tym kierunku. I właśnie pamiętam, że wtedy wróciłam z tego treningu i byłam tak głodna. Byłam tak kurewsko głodna, że otworzyłam lodówkę i ja nie wiedziałam, co mam jeść. I zaczęłam jeść po prostu na wszystko. I miałam to w dupie, że nie wiem, że przytyję, że to, że tamto, bo po prostu miałam konkretny cel i stwierdziłam, że ja sobie tutaj będę progresować ciężarem, bo odnalazłam swoją miłość i to była moja pasja.
I jest do teraz oczywiście. I było tak, że no, przychodziłam na ten trening, no i po prostu no, wszystkie problemy mi znikały. I właśnie to mi pomogło, że ja przewartościowałam te swoje cele, że tak jakby nie patrzyłam przez pryzmat wagi na swoje ciało, tylko patrzyłam teraz właśnie w kierunku tym, żeby pojawiały mi się ciężary na sztandze, żebym ja mogła progresować. Już nawet nie patrzyłam tak, że nie wiem, że mięśnie mi się zaczną robić. Znaczy wiadomo, że też w dużym stopniu, ale to był taki przełomowy moment w moim życiu i pamiętam, że też wtedy zgłosiłam się do trenera EvoPlan treningowy, do Piotrka Wójtowicza, któremu też właśnie sporo zawdzięczam, bo tak naprawdę nauczył mnie, jak jeść, jak komponować swoje posiłki, też ułożył mi plan treningowy swój pierwszy. No powiem wam, że no, jak oglądam te filmiki z tamtych czasów, to wyglądałam strasznie, ale to tak naprawdę też dało mi tą właśnie ogromną siłę i motywację, bo strasznie mnie na przykład drażni, jeśli ktoś mówi, że na siłownię chodzą same pustaki, że siłownia to w ogóle tylko właśnie takie fakery, nie? Takie chodzą tam, żeby tylko, nie wiem, pochwalić się, ile oni nie mogą wycisnąć na klatę, a tak naprawdę siłownia kształtuje też psychikę, nie? Bo ile pracy trzeba włożyć w to, żeby, nie wiem, wykonać te wszystkie powtórzenia, nie? Zresztą Mariusz to wie bardzo dobrze. Systematyka, siłownia uczy nas tutaj systematyki i wytrwałości. No ale teraz nie chciałem ci już przerywać, ale póki, jeżeli stanęliśmy, po prostu się zaczarowałem o tym, co mówisz. Odnośnie jeszcze wyrzutów sumienia, czy nie miałaś nawet już w tym etapie później, na przykład jak mówiłeś, że miałaś takie przeskoki, siłownia, powiedzmy treningi, progres, no i rzucała się na to jedzenie później. I później, czy nie miałaś też wyrzutów sumienia, jak zjadłaś to? Oczywiście, że miałam wyrzuty sumienia i nie zliczę, ile razy ja sobie to rekompensowałam później tym, że poszłam biegać, czy poszłam na kolejny trening, bo też było czasami tak, że ja no, nie, no, trenowałam dwa razy w dziennie, no nie? No właśnie, o to mi chodzi. Czy nie miałeś takiego czegoś, że wyrzuty sumienia, powiedzmy zjadać, bo to jest kwestia bardziej dla psychologa, gdzie ktoś coś zjada w fazie tutaj anoreksji, po prostu idzie i wymiotuje to, albo ewentualnie rekompensuje sobie to w postaci właśnie dodatkowego treningu, biegania i innej formy aktywności, aby jednak spalić te kalorie, bo ma te wyrzuty sumienia na tyle, że mu nie pozwalają. No, także ja oczywiście też przez to przechodziłam bardzo długo i nie ukrywam, że też miałam napady, bo właśnie no, mój organizm tak naprawdę domagał się wszystkiego, bo ja miałam też bardzo dużą aktywność. I tak na przykład, nie wiem, zjadłam sobie kostkę, bo właśnie w etapie anoreksji ja bardzo lubiłam czekoladę, bardzo lubiłam lody, ale ja tego wszystkiego nie jadłam i na przykład pozwalałam sobie na to, żeby powąchać czekoladę. Tylko powąchać czekoladę. No, także jak już zaczęłam się powiedzmy normalnie odżywiać i spróbowałam tej kostki czekolady, to Boże, jak to było dobre. Jak ja pamiętam, jak ja pierwszy raz zjadłam kostkę czekolady, to po prostu no orgazm, no nie? Także no na przykład miałam właśnie dużo razy tak, że zjadłam tę kostkę, no i nie mogłam się powstrzymać. Nie mogłam się powstrzymać, więc zjadłam tą czekoladę, a skoro zjadłam już tą całą czekoladę, no to tak już dzień jest spieprzony i ja się mogę nawpierdzielać, nie? No i szłam do lodówki, tu jakieś kanapki, tu jakieś płatki, cinimnis, wszystko po prostu, co było słodkie i jadłam to. Na początku było tak, że wymiotowałam, ale gdy to się powtarzało często, coraz częściej, to pamiętam, że usiadłam któregoś dnia i stwierdziłam, że kurde, no skoro dobra, mój organizm się tego domaga, to teraz spinam dupę i jeśli ja będę miała kolejny napad, to ja nie pójdę żygać. Co by się nie działo, to ja po prostu nie pójdę żygać. I tak właśnie, i tego się trzymałam i powtarzały się dalej te napady czasami. I pamiętam, jak leżałam z takim wywalonym brzuchem i po prostu płakałam, nie dość, że z bólu brzucha, to jeszcze z wyrzutów sumienia. I zaciskałam ręce, wyrywałam sobie włosy z głowy, żeby po prostu nie iść żygać. I powiem wam, no udało się. I te napady się skończyły. No to było dla mnie takie wow, że ja nie żygałam, że ja po prostu, nie wiem, potrafiłam zjeść, dać sobie do owsianki na przykład pasek czekolady. I dla mnie to było dość. I ja nie potrzebowałam więcej. I to było takie magiczne. I też jest ważna kwestia taka, że ja przez bardzo długi okres czasu myślałam, że wyrzuty sumienia po jedzeniu to już będą towarzyszyły mi do końca życia. I nie mogłam się z tym pogodzić, bo miałam wyrzuty sumienia nawet jak zjadłam, nie wiem, choćby pieprzone jabłko.
bo wszystkie miałam wyrzuty sumienia. I ja myślałam, że już nigdy nie będę normalna, bo jedząc obiad z rodziną, ja potrafiłam go zjeść, ale w głowie po tym posiłku miałam, że kurde, po co ja to właściwie zrobiłam? Że mogłam, nie wiem, w tym momencie na przykład zjeść sobie jakiś inny zdrowy posiłek, bo właśnie ja bałam się wychodzić też poza schematy. Bałam się posiłków przygotowanych przez inne osoby, bałam się posiłków jedzonych na mieście, bałam się słodyczy. Miałam w ogóle całą zrobioną listę taką, powiedzmy, fear foods, czyli takich produktów, w których się bałam. Ja się bałam na przykład całego banana zjeść. Poważnie, ale najlepsze jest to, że ja znam bardzo dużo takich dziewczyn, które właśnie boją się zjeść tego całego banana. Tak, że dlatego ja zrobiłam sobie tą listę i zaczęłam wykreślać powoli te rzeczy z tego, znaczy tak jakby odhaczać, że zjadłam to i że okej, okay, no nie umarłam od tego, nie przytyłam 200 kilo zaraz. I tak, drożdżówka poszła, banan poszedł, czekolada poszła, jakieś ciastka, tu na przykład był też, nie wiem, jakiś obiad u babci, obiad u mamy. I to nie było oczywiście tak, że ja pierwszy raz to zjadłam, a że raz to zjadłam i już mi wyrzut sumienia minęły, bo to nie było tak. To musiało być powtarzane. I ja to powtarzałam, bo no strasznie mi zależało właśnie, żeby te wyrzuty sumienia się skończyły. I teraz mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że ja już nie mam wyrzutów sumienia po jedzeniu. I to jest, powiem wam, że to jest taka ulga, tak straszna ulga, że no, do mnie też to trochę tak nie dochodzi, bo naprawdę żyłam przez parę ostatnich lat, ciągle te wyrzuty sumienia miałam po prostu w głowie. I to było straszne, bo myślałam, że to już tak już będzie zawsze, że ja nigdy w ogóle nie będę szczęśliwa, nigdy nie będę mogła jeść więcej niż 1500, bo od razu się roztyję. Kurde, muszę zrobić przerwę. Ja nie wiem, ile ja już tam gadam. Powiem ci, że naprawdę dobrze się czujesz przed kamerą. Jeżeli nie nagrywałeś wcześniej, to jestem pod wrażeniem. Ale spoko jest, nie? Naprawdę, mega. No, no, to dobra, ale już po prostu czekaj, ja nie wiem, czy skończyłam.